Dzień dobry. Słuchajcie, pogoda oczywiście jest taka najlepsza do nagrywania, czyli jest dość zimno i wilgotno i fe, ale ponieważ mało mam czasu ostatnio, to postanowiłem nagrać trzy materiały i to jest w zasadzie pytanie do Was, co chcecie, żebym złożył jako pierwsze. Dlatego zadaję Wam pytanie, bo mamy do zrecenzowania tak. Helicon Admin Pouch to się nazywa bodajże. Czyli przeniosłem się z nerki Baribala do takiego paucza Helikonu. Pozdrawiam od razu Marcepana. Do tego mamy do zrecenzowania nóż od Arka Siodły, czyli od Siodaki. To jest druga rzecz, którą mam zamiar dzisiaj nakręcić. I trzecia rzecz, którą mam zamiar dzisiaj nakręcić, to jest nóż od Jarka Kusia, które dostaliśmy od jednego z widzów, od Tomka, którego serdecznie pozdrawiamy. Dostaliśmy go do zmazania, tak naprawdę nie możemy go złochać, bo wydaje mi się, że to raczej wersja kolekcjonerska, więc nie będziemy go tam jakoś za bardzo haratać. I pytanie jest do Was oczywiście, co mam jako pierwsze złożyć, co się pojawi dzisiaj, dlatego że nie dam rady poskładać trzech materiałów. To jest jedna rzecz. Drugie pytanie jest jeszcze dotyczące przygotowań na zimę, dlatego że ci, którzy tam obserwują nasze social media, wiedzą, że szykuje się do spędzania zimy w hamaku, więc pojawił się otul i będzie recenzowany otul od Lesowika. Pojawił się śpiwór Carinthia Defense 6, który już jak gdyby swoją pierwsze nocki przy minus 5 pozaliczał. Natomiast jak gdyby dla tego śpiwora to nie jest wyzwanie. Wyzwanie dla tego śpiwora będzie przy minus 20. Natomiast jak gdyby szykujemy się też do recenzji różnego rodzaju ciuchów. Tak, ja na przykład dzisiaj mam na sobie... mam koszulkę z alpaki, którą dostaliśmy... Nie chcę Was okłamać. Ją można kupić na stronie Hanna Style. To jest koszulka termiczna z wełny z alpaki. I dostaliśmy ją po letnim zlocie EDC na krańcu świata. Natomiast jak gdyby no nie było możliwości jej testowania wcześniej, dlatego że założenie jej powodowało, że człowiek się rozpuszczał po prostu. Więc ją testuję teraz. Natomiast chcielibyśmy się przyszykować do testów kurtek. Natomiast nie wiem, czy nam się uda pozyskać jakieś kurtki do testów, jak gdyby... czy ktoś nam udostępni kurtki do testów, więc na pewno będę chciał kupić jedną. I tu jest właśnie drugie pytanie, dlatego że do wyboru tak naprawdę jest kilka kurtek. Ja na razie się skupiłem na kurtce od Helikonu Level 7 oraz na kurtce od Carinthii, to jest HIG 3.0. To są dość drogie kurtki, dlatego jak gdyby nie pozwolę sobie na to, żeby kupić obie, ale jedną będę chciał na pewno kupić w tym roku. I pytanie jest do Was, jak gdyby, którą byście chcieli, bądź jeżeli macie jakieś inne propozycje, to też piszcie w komentarzu, bo z chęcią zapoznam się też z Waszymi propozycjami, może ten plan się ciutkę zmieni. O, więc piszcie w komentarzu, co chcecie mieć zrecenzowane, czy może opublikowane jako pierwsze, tak? Czyli jedną z tych trzech rzeczy, którą Wam pokazałem wcześniej, plus do tego, jaką kurtkę chcielibyście, żebyśmy zakupili do testów. O, pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na wieczorny materiał, ten, który sobie wybierzecie. Cześć.